O, idzie. Mam nadzieję, że to nie będzie ten pajczą. Będzie. No to moi drodzy, lecimy znowu na rowerek w słonecznej Hiszpanii. Dzisiaj 130 km w planach. Lecimy do Alicante, a dzisiejszy dzień, dzisiejszą trasę połączymy sobie z pierwszymi wrażeniami z testu spodenek rowerowych z zupełnie innego przedziału cenowego niż ostatnio, bo dzisiaj przetestujemy spodenki Ejen Gain, czyli polska marka należąca do centrum rowerowego i spodenki no zdecydowanie kilkukrotnie tańsze niż ostatnio testowane Asosy. Nastąpiła zmiana sytuacji. Sytuacja jest dynamiczna. Bardzo. Ponieważ rower Damiana postanowił się poddać. Dość widowiskowo. Ma L4. Konkretnie sterówka ma L4, więc pojawił się szybki ratunek w postaci Luka. Pozdrawiamy Bikeres. Pozdrawiamy Bikeres. Bikeres ogarnął, testóweczka poszła. No i dzisiaj za karę będziesz musiał powiedzieć parę słów o tym rowerze potem, jak się jeździło. Mam napisane, co mam mówić, będę wszystko czytał z kartki. Tak. 130 km, pierwsza jazda na nowym rowerze, idealnie. Jeszcze boli kolano. Tak. Czy może być lepiej? Boli mnie noga. 3 minuty później. Instant fitting. Chłopaki robili ci fitting wczoraj? No, tak jakby. Tak jakby? Czyli ile masz wzrostu? A dobra. Tak było. Nie ma tak, espresso pite prosto z okienka na ulicy, na głównym rondzie w Kajosie. To jest klimacik, tak powinno być. Pijesz sobie kolkę, a tu dosłownie jeden ruch do tyłu i jesteś na środku ronda. Klimat miejsca jest wyjątkowy. Ale jedno ci trzeba przyznać, potrafisz zachować białe spodenki po prostu w stanie. Czy one kiedyś jakiś deszcz widziały albo jakąś niezłą pogodę? Nie, to jest po prostu... To jest wyższa szkoła. Białe skarpetki, białe buty to jest jedno, ale białe spodenki to jest po prostu włoska szkoła. I wyjeżdżamy z Kajosy i kierujemy się już od razu na podjazd na Confrides. Cieszysz się, Michał? Z kolejnej długiej chopki, tak. Jeden z najdłuższych podjazdów w okolicy, ale w sumie tego podjazdu na Bike Show chyba dobrych 2 lat nie było, więc jest okazja go sobie odświeżyć. W sumie to chyba go nigdy nie było na YouTubie. Ani Bike Show, ani Dobre Rowery, więc zobaczycie dzisiaj nowy podjazd. A potem nie pojedziemy na Porte Tudons, tylko kierujemy się w stronę Alicante, bo taki jest dzisiaj pomysł, jedziemy do Alicante i z Alicante wracamy kolejką, żeby trochę rozszerzyć zakres trasy. Ale to jest kawał górzyska i lecimy. De facto cały podjazd zajmuje około godziny albo nawet ponad godzinę. Jest to generalnie długi, ale naprawdę bardzo przyjemny podjazd, bo nie jest za stromy. Są też wypłaszczenia miejscami, więc prędkość całkiem się trzyma. Widoki są super, asfalt idealny. To jest dość szeroka droga, taka ciekawostka, bo to jest dość główna droga, która prowadzi do Alcoi, więc no spokój po prostu, łatwo wyprzedzić samochodom, które się czasem zdarzają. Jest taki podjazd naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. No i łatwo w ogóle zapomnieć o tym, że jest tak długi. Jest otwarte.
lokal, w którym jesteśmy pewnie jednymi klientami dzisiaj. Kto wie, ale to jest ostatnia szansa. Ta miejscówka przez parę lat była zamknięta, a szkoda, bo jest no sztosik. I ten gość jest w ogóle zarąbisty. Czego chcieć więcej, nie? Widok na kwitnące migdały, migdałowce. O, Misiu, to już ekspert widzę od chillowania. Dzisiaj, ale kulturalnie tutaj towarzystwo, żadnego piwka na trasie, tylko kolusie. Ale to jest... Mam nadzieję, że będziemy mieli miejsce się tutaj. No, myślę, mam nadzieję. Ale to jest dla mnie smak tych wyjazdów w górach w Hiszpanii. Albo kafe con leche, albo cola. Ale następuje selekcja od tyłu. Zawodnik z najbardziej płaskiej części Polski okazuje się nie do zdarcia w górach. Ciśnienia to wiesz, to hamulce szczękowe, to dlatego. Jemu najłatwiej. A zaraz osiągniemy najwyższy punkt pierwszej części trasy i najdłuższy podjazd dnia będzie zamknięty. Jest niesamowicie tutaj dzisiaj ciepło i pięknie. Faktycznie Damian ma kiepski tydzień, bo co innego być przyzwyczajonym do zmian rowerów, bo je testujesz i w sumie w ciągu roku kilkanaście razy zmieniasz rower, a co innego mieć swój jeden rower przez 3 lata i nagle musieć 4 dni go 3 razy zmienić, ale tak się pechowo złożyło. W ogóle podobno była jakaś akcja serwisowa w BMC z pękającymi widelcami. No i to właśnie jest chyba ta historia. Tylko nie zdążył zostać wymieniony zanim pękł. Niestety, ale grunże bezpiecznie. I wyciskamy końcóweczkę tej hopki. Port de Confrides 970 metrów. Na razie najwyższa góra. Jeszcze nie wiem, czy dzisiaj poprawimy w sumie. Ale kawał pięknego podjazdu. Czas na podjazd 7 z 11. Puerto de Benifalim. Już tutaj kiedyś jechałem w sumie, ale mało znana droga. Porte Tudon zostawiliśmy tam, daleko po lewej. No i wspinamy się na te mniej znane, ale też bardzo ładne przełęcze. Tutaj naprawdę ruch jest mega mały. Korzystając z dłuższego podjazdu, parę słów o spodenkach, pierwszych wrażeń. Marka w ogóle EN. To jest marka własna Centrum Rowerowego. Ogólnie tych produktów tam jest strasznie dużo, bo to są jakieś duperelki typu lampki, scyzoryki, części. Nie da się ukryć, że jest tam dużo po prostu chińskich produktów brandowanych przez ANA. Natomiast jeżeli chodzi o ciuchy, no to tutaj są ambicje na zrobienie ciuchów, które nie będą drogie, a które będą szyte jednak w Polsce. I tak jest z tymi spodenkami. Model Gain 2.0. Specjalnie przed testem nie sprawdzałem ceny. W ogóle mam taką zasadę, że jeżeli biorę jakiś produkt do testów, to staram się przed testem nie sprawdzać ceny, żeby się nie sugerować, żeby nie mieć z jednej strony oczekiwań, a z drugiej strony też, żeby nie mieć takiej sytuacji, w której gdzieś tam już zaraz pierwsze wrażenia mają jakąś korelację z ceną. Więc nie powiem wam jeszcze, ile kosztują. Tego dowiecie się na koniec odcinka. W każdym razie jest to najwyższy model spodenek, nazwijmy to szosowych, szytych w Polsce, z włoską wkładką. No i ogólnie wrażenia są takie, pierwsze, że bardzo minimalistyczne estetycznie, to jeśli chodzi o stronę wizualną, są po prostu bardzo proste, czarne spodenki z malutkim logo EN, bez żadnych wielkich logotypów, bez rzucających się w oczy rzeczy, więc no pasujące praktycznie do każdej koszulki, do każdego zestawu ciuchów. Pierwsze wrażenia in plus są takie, że naprawdę bardzo fajny, przyjemny materiał, trochę przypominający te materiały z takich bardziej premium spodenek, ale w takiej wersji cieniutkiej, w sensie jeżeli kojarzycie, w przypadku spodenek rowerowych najczęściej mamy dwa rodzaje materiałów, czyli taki bardziej gęsty, nazwijmy to ciągnący się, no nie powiem puszysty, ale śliski, który jest w większości spodenek, i coraz częściej pojawiają się takie spodenki, które mają taki cienki materiał, przypominający trochę materiał
z dresów, tak bym to określił. Chociaż to nie jest dobre słowo, raczej jak po prostu z kurtki do biegania. No generalnie coś zupełnie innego niż takie klasyczne lajkry. Taki jest ten materiał. Przez to naprawdę jest fajny w dotyku. Ładnie się układa. Jest dość rozciągliwy. Natomiast, co mi się tutaj nie podoba na pierwsze wrażenia, jest bardzo rozbudowana część silikonowa na nogawce. Ciężko się to po prostu ubiera, bo już nawet na skórze bardzo mocno się blokuje ten silikon. Ciężko się te spodenki wciąga. Troszkę jest tego moim zdaniem za dużo. Sam materiał leży bardzo wygodnie. Super się układa, natomiast nie jest specjalnie oddychający. I to naprawdę czuć, jak porównuję te spodenki z takimi no droższymi na pewno spodenkami, które ostatnio testowałem. To tutaj czuć różnicę w oddychalności. Te spodenki po prostu w takich temperaturach jak dzisiaj gorzej odprowadzają ciepło. Jeśli chodzi o wkładkę, no to tutaj jest trochę plusów, trochę minusów z tego co na razie czuję po pierwszych 80 km. Czyli z jednej strony ona jest dość szeroka, co mi się podoba. Nie czuję żadnych obtarć, dyskomfortu. Natomiast jest też dość twarda, w sensie ona nie jest bardzo gruba. I o ile na szosę naprawdę wystarcza, tak już w przypadku jakiegoś gravela, czy jazdy w terenie, albo w przypadku osób, które będą jeździły na bardzo długi dystans, no to nie będzie to najlepsza wkładka, bo jest dość standardowo twarda. Jak sobie ją porównam nawet z takimi rywalami od na przykład Raso, czy na przykład bardzo przeze mnie lubianymi, a też nie bardzo drogimi spodenkami od Ale Cycling, to tamte wkładki są trochę jednak grubsze. Ta wkładka po prostu czuć, że jednak jest dość twarda. I nawet jadąc na szosie, po dobrej nawierzchni, ten nacisk, nazwijmy to, na strefę intymną jest trochę większy. No jednak jest 1000 metrów, Misiu, widzisz, nie oszukaliśmy Cię. 1015 metrów, Puerto Benifalim, druga przełęcz dzisiaj zaliczona. Teraz będzie co będzie, nawet nie, trochę jeszcze będzie podjazdów dzisiaj. Ale teraz wkraczamy w ogóle w nieznane tereny, bo będziemy się kierować w stronę Alicante. I tam jeszcze nie jechałem. To, co tutaj się dzieje dzisiaj, jeżeli chodzi o jakość dróg, to jest jakieś mistrzostwo świata po prostu. Świeżutko wylane, jeszcze czarne, jeszcze pachnie. Raj szosowca. Teraz prawie podjechaliśmy do Puerto Tibi. Ostatni duży podjazd dnia, no i teraz zacznie się przygoda. Dobra, dzisiaj to jestem pewien, że tą drogą to nie jechało 99% z oglądających. I myślę, że z 95% z tych, którzy byli już w Kalpę. Sam nie wiem za bardzo, gdzie jesteśmy, ale no jest to dobre. Obczajcie to. Po prostu widoki niesamowite. W ogóle okolice Alicante są bardzo ciekawe, są takie pustynne. Zupełnie inny charakter gór i tutaj przyrody. Ale faktycznie robi to naprawdę niesamowite wrażenie. Taka Arizona, alicantańska bym powiedział. Po prostu teraz będziemy jechali tym wielkim kanionem Colorado w stronę samego Alicante. Jeszcze morza nie widać, bo w ogóle jest taka lekka mgiełka. No naprawdę jest kosmicznie. Jedno chyba z bardziej zaskakujących rzeczy, jakie tutaj widziałem przez te dwa miesiące. I kolejna fajna trasa i dowód na to, że naprawdę dalej tutaj, jak się pokombinuje, to można znaleźć coś nowego. Chociaż wolałbym mieć szersze opony, bo tutaj taka 32 właśnie albo 30 na mleku to byłoby idealne rozwiązanie. Oh, you don't need to let your body go. Hungry heart. It's not easy to start over. I've been there a couple of times, starting over. Oho! Czemu, Michał, już nudziło Cię jeżdżenie? Co się stanęło? Obstawialiśmy przód czy tył? No, jednak bez niespodzianki. Klasycznie. Teraz, drodzy widzowie, możecie podawać Wasze typy. Czy przytrzaśnie dętkę, czy nie? Obstawiamy. Ja uważam, że przyczaśnie. Wy chłopaki? Może przyczasnąć. Tu jest profeska, no. Wszystko będzie top. Będzie dobry, będzie top? Zobaczymy. No, ale głosy są podzielone. Ale u nas wszystko prawidłnie. To jest, tak się robi najlepiej. Jak trzech patrzy, czterech, jest nadzór. No nie? Jest marketing, są kadry,
jest ekspert od BHP, no i pan Reczek. I ty marketingowiec. Gdzie my jesteśmy, nie mam pojęcia, ale no na pewno jest to najbardziej przygodowa trasa, jaką kiedykolwiek w okolicy któryś z nas pewnie pokona, zwłaszcza Micho. No i to by było na tyle z tej imprezy, czyli 121 km wyszło, 2429 metrów w górę, no i kończymy na stacji kolejki w miejscowości Campey, czyli na przedmieściach Alicante. Jak pewnie niektórzy zauważyli, jest nas mniej niż na początku, ale po Michała już jedzie żona, więc na pewno wróci do nas bezpiecznie. Jaka jest z tego puenta, drodzy widzowie? Warto zawsze ze sobą wozić pompkę, dętkę pasującą wysokością wentyla do twoich obręczy. Ale dzisiaj ewidentnie widać, że opony stoczyły wyrównaną walkę z trasą, bo tutaj parę nowych śladów, ale jednak plastikowe dęteczki póki co dają radę, chociaż już chyba żywot tych opon po, no już nawet nie wiem, po około 6000 km, no to zaczyna się chyba zbliżać ku końcowi. Jeszcze sobie widoczki można pooglądać z tramwaju pociągu po drodze. I tak się ta przygoda kończy. Po zmroku, zmęczeni, ale szczęśliwi. Michał też dojechał samochodem do Campey, więc wszyscy na miejscu. A temat spodenek sobie skończymy jutro rano, jak będzie jasno, więc widzimy się rano. Dobra, moi drodzy, nie będę wam mówił, że jest jutro, bo nie jest jutro, bo tak naprawdę od nagrania tego filmu minęło kilka dni, ale udało mi się też dzięki temu trochę więcej powiedzieć w tych spodenkach i te pierwsze wrażenia podsumować i też sprawdzić trochę informacji. Więc model AN Gain 2.0 to spodenki, które kosztują 299 zł, więc w sumie w moich odczuciach byłem bliski, spodziewałem się nawet, że będą te 60 albo 100 złotych droższe. Myślałem, że będą kosztowały 359-399, tak obstawiałem poziom cenowy dla tego typu produktu, więc są trochę tańsze. To jest taki, myślę, bezpośredni rywal dla spodenek dekatlonowo dużo siecią sportowych, tak bym powiedział. Jeżeli chodzi o konstrukcję, to producent chwali się tym, że wszystkie materiały są włoskie, że spodenki są szyte w Polsce i to faktycznie widać. Materiał, zwłaszcza nogawek, moim zdaniem jest naprawdę bardzo fajny. Mówiłem wam, że wygląda na droższy niż jest w rzeczywistości. W ogóle spodenki sprawiają wrażenie droższych niż są w rzeczywistości. Natomiast producent chwali się, że ten materiał nogawek bardzo dobrze oddycha. Ja się z tym nie zgodzę, znaczy nie wiem, jak to jest w jeszcze gorszych oddychających, jeszcze gorzej oddychających spodenkach, bo dla mnie porównując to z droższymi spodenkami, jednak czuć właśnie tutaj tą różnicę w tym, że ten materiał gorzej faktycznie oddycha i bardziej nam się pocą nogi. Materiał ma filtr UV, więc przynajmniej tyle, że zabezpiecza nam nogi przed tutaj gdzieś słońcem, nie trzeba gdzieś pod spodem jeszcze kremu stosować. Wkładka. Podsumowując, jeszcze trochę więcej kilometrów, które przejechałem w tych spodenkach, to widzę jeden duży plus, jeden duży minus. One są związane. Ten duży plus polega na tym, że wkładka na zewnątrz jest gładka. Czyli jak to weźmiecie do ręki, zaczniecie ściskać, no to widać, że tutaj pod spodem jest jakiś materiał, w sensie, że w środku coś się dzieje. To nie jest tak, że te spodenki są całe takie gładkie, to jest zwykła pianka i tyle. Widać, że tam w środku są różne warstwy tego materiału, że on jest poukładany inaczej w zależności od strefy, która w innym stopniu dotyka siodełka, czy w innym stopniu dotyka naszej skóry, natomiast zewnętrzna powierzchnia jest gładka, więc dzięki temu nie ma ryzyka, że jakieś zagięcie materiału powoduje u was dyskomfort. Natomiast przez to jest większa powierzchnia styku materiału ze skórą cały czas, w związku z czym też bardziej się pocimy. Ja chyba wolę takie materiały, które jednak są bardziej perforowane na powierzchni, przez co po prostu mamy poczucie, że jest nam chłodniej, bo nie jest tak, że cała duża, wielka warstwa naprawdę dużej wkładki nas dotyka. I tu jest faktycznie tak, że ta wkładka jest bardzo duża, bo nawet jak wyczujecie miejsca, gdzie de facto kończy się ta taka najgrubsza warstwa wyściełająca, to dalej tutaj mamy jeszcze taką piankę i materiał higieniczny, który gdzieś jeszcze nam zachodzi wręcz na boki ud czy pachwi. Więc ta wkładka ma plusy, ma minusy, natomiast trzeba pamiętać o tym, że ona jednak moim zdaniem jest dość
może nie tyle cienka, bo nie chodzi o to, żeby wkładka była bardzo gruba, ale jak wkładka jest cieńsza, to powinna być bardziej gęsta, tak żeby lepiej tłumić te wszystkie wibracje i podnosić komfort. To jest wkładka na poziomie właśnie takich spodenek w granicach 300, czyli są aspekty w tych spodenkach, które są moim zdaniem droższe, jak w droższych spodenkach, na przykład wygląd tego materiału, strona wizualna, natomiast ta wkładka jednak jest na takim poziomie właśnie z tego przedziału cenowego, czyli fajnie, że jest to przemyślana wkładka, fajnie, że jest duża, natomiast będziecie z niej zadowoleni jeżdżąc, myślę, że tak 3 godziny na szosie, 4 godziny na szosie, na szosie po prostu. To nie jest absolutnie wkładka dla kogoś, kto jeździ jakieś ultra wielogodzinne trasy i myślę, że na gravelu też możecie odczuć to, że ta wkładka jest jednak trochę właśnie nie za cienka, tylko za mało gęsta, za mało tłumiąca wibracje. Szelki standard po prostu, zwykłe szelki, wygodne, nie tak przemyślane jak nie wiem, w spodenkach Asosa i tak dalej, to jest zupełnie inny przedział cenowy, po prostu zwykłe, dobrze wykonane szelki z rozciągliwego materiału, to też w środku ma jakieś takie elementy, które jak się rozciągną, to poprawiają nam wentylację. Więc największy plus, strona wizualna, to, że są to przemyślane spodenki, to, że wkładka jest duża, na 2-3 godziny na szosie będziecie bardzo zadowoleni w tym przedziale cenowym, natomiast oczywiście te różnice od droższych spodenek to przede wszystkim to, że wkładka mimo wszystko nie poprawia aż tak dobrze komfortu na długich trasach, materiał jednak sprawia, że pocimy się w tych spodenkach trochę bardziej. Tyle, jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia, oczywiście, jeżeli chcielibyście coś więcej o tych spodenkach usłyszeć, jeżeli chcielibyście w ogóle zacząć test całego kompletu, bo dostałem też koszulkę do testu, no to napiszcie, pojeżdżę, myślę, że gdzieś po jakimś miesiącu możemy do tematu wrócić i podsumować sobie komplet AN Gain 2.0, czyli markę Centrum Rowerowego, które mi ten komplet dostarczyło do testu. Dzięki za dostarczenie kompletu testowego i też dzięki za zrobienie tego w takim stylu, jakiego ja wymagam, czyli ja mogę zrobić test, mogę Wam o nim opowiedzieć, ale nie ma opcji, żebym ten materiał gdzieś dawał do cenzury, czy po prostu do recenzji producentowi, który miałby prawo zobaczyć go przed Wami. Więc dzięki za uwagę, dziękuję Wam za trasę oczywiście i zapraszam Was też na Instagram i na Strawę Bike Show. Hej!